Dzień dobry, witam Was w kolejnej części Vlogmas. Dzisiaj mamy sobotę, wczoraj wyjątkowo nic nie nagrywałam, to dlatego, że byłam po prostu bardzo zaskoczona reakcjami pod ostatnim filmikiem. Muszę przyznać, że niektórych reakcji się po prostu nie spodziewałam. Także dziękuję wszystkim tym osobom, które zrozumiały mój punkt widzenia i wstawiły się za mną. Zrozumiały tą frustrację, która po prostu miała miejsce. Ja już po prostu mam dosyć pewnego rodzaju komentarzy i wiadomości, które otrzymuję, ponieważ to się dzieje już przez 2 lata. Ja tych wiadomości i komentarzy otrzymałam setki i ja po prostu już mam dosyć. Także dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zrozumiały to i wstawiły się za mną. Mam nadzieję, że po tych wszystkich unsubach, które poleciały, chociaż statystyki wykazują, że prawie żadne nie poleciały. Także no nie wiem, o co tutaj chodzi, ale mam nadzieję, że po tych wszystkich unsubach zostały tylko osoby, które tak naprawdę chcą tutaj być i które chcą mnie oglądać i to co mam Wam do pokazania. Dzisiaj, moi drodzy, jedziemy na zakupy. Tomasz poszedł po kawę, coś długo go już nie ma. Poszedł do kawiarni, żeby kupić nam właśnie kawę na drogę, ponieważ jedziemy do outletów, ale mamy tak około 50 minut jazdy tam. Pewnie będzie dosyć sporo ludzi, ponieważ to jest taki ostatni weekend przedświąteczny, ale to są takie outlety, które ja chciałam już odwiedzić od dawna, ponieważ są tam takie niektóre butiki luksusowe, które mnie interesują, ponieważ oczywiście są tam normalne takie sklepy jak Tommy Hilfiger, Banana Republic, Gap i tak dalej, ale są również takie butiki jak Gucci, Prada, Burberry, Salvatore Ferragamo. Ja bym chciała po prostu zobaczyć, co w takich butikach jest. Nigdy nie byłam w takich outletach, właśnie w takich konkretnych sklepach, więc chciałabym zobaczyć, co tam mają. Porównać sobie ceny, kto wie, może coś zakupić. Bombka w ogóle. Dobra, jesteśmy, także idziemy oglądać, jeszcze kubek wyrzucić. W ogóle łazienkę muszę znaleźć, bo kawa daje się we znaki. Jest pierwszy zakup, także ja już jestem szczęśliwa. Jesteśmy teraz w sklepie Diesel i żałuję, że nie przyjechaliśmy tutaj wcześniej, kiedy kupowałam prezenty. Na przykład zobaczcie, taka koszulka bardzo mi się podoba. Są też różne inne koszulki. Tomek za chwilę będzie mierzył jeansy. Jakąś koszulę tam znalazł. No pokaż. Pokaż jeszcze raz. No z takimi na ramionach. Rozmiar. Fajna, no. Różne jeszcze inne rzeczy tutaj są. Jesteśmy w salonie Clarence. W ogóle nie wiedziałam, że mają takie outletowe salony i na przykład są kremy do twarzy dla facetów, których Tomek używa i można kupić już za $16, także w ogóle super, więc tutaj już jeden mam i taki właśnie będę zabierać. Jeszcze zastanawiamy się, czy wziąć mu krem pod oczy. Jesteśmy w outlecie Abercrombie & Fitch. Nawet nie wiedziałam, że mają outlet. Tomek jakąś koszulę wyhaczył. Tutaj już mamy jakieś kolejne. Czy na przykład można taką koszulę kupić 30% taniej, co jest dosyć sporo. Ale w tej wyglądasz dobrze. Taki sobie kolor wynalazł. Uważam, że bardzo dobry. A jakoś tak Tomasz na razie robi zakupy. Ja, no tak, ja też mam. Ja jestem bardzo zadowolona. Ja już wystarczy, że mam to, co kupiłam i ja już jestem szczęśliwa. Zwiedzaliśmy różne sklepy. Byliśmy w Barber, ale nie było tego, co chciałam. W Clarence kupiłam Tomaszowi ten krem, o którym wspominałam. Po zakupach przyszła pora, by coś zjeść. Zobaczcie, tak nam ostatnio posmakowało, że tak jak tydzień temu, dzisiaj również wylądowaliśmy w Outback. Bardzo dużo ludzi jest w tym dzisiaj miejscu, w którym jesteśmy. Czekaliśmy też 20 minut na stolik, także no sporo tutaj ludzi, ale już będziemy coś dobrego zamawiać. Pani chyba kelnerka widziała, że jesteśmy głodni, bo aż 2 chlebki nam dzisiaj przyniosła, także zabieramy się za jedzenie. Dzisiaj frytek nie zamawialiśmy, ale zamówiliśmy je do jedzenia później ze stekiem, bo taka opcja też była.
Dzisiaj zamówiłam sobie drinka, także przyszedł. Nazywa się Aussie Sparkler. Czyli to jest jakiś sok taki jeżynowy, jakiś prosecco. Smakuje podobno dobrze, bo Tomasz już mi próbował. Dzisiaj jako jedna z przystawek przychodzi zupa. Także tak jak ostatnio miałam, pamiętać, takiego ziemniaka zapiekanego i szparagi, tak dzisiaj wybrałam sobie właśnie zupę. Jest to zupa ziemniaczana. I do tego później przyjdzie właśnie stek z frytkami. Przyszło moje zamówienie, jest stek i frytki, czyli okazuje się, że to nie są te same frytki, tylko są po prostu normalne frytki. A doszliśmy do tego, że tamte po prostu nazywały się, że są serowe. Trudno, więc w takim wypadku mamy normalne frytki, ale to też dobrze. Ja mojego steka już rozkrajałam na pół, żeby sprawdzić, jak wygląda w środku, ponieważ niestety, ale Tomasza stek poszedł z powrotem, ponieważ zamiast takiego, jak chciał, dostał well done, czyli całkowicie taki, wiecie, wysmażony na wiór, także zaraz pewnie przyniosą mu nowego, ale jest niepocieszony, bo głodny. Podzielę się trochę z Tobą, dam Ci. No nie na teraz, ale oglądamy różne drony takie, które po prostu mogą nagrywać. Także tu są jakieś takie firmy. Ja to się zupełnie na tym nie znam. Myślałam, że jeżeli kiedyś kupimy to Fantoma i to właśnie tutaj jest ten Fantom, ale jest też, widziałam tutaj, że GoPro ma swojego, tu jest. GoPro ma też swojego właśnie teraz drona. Ciężkie wybory. Tomasz się zastanawia, co by chciał dostać na gwiazdkę. Muszę przyznać, że ten dron właśnie GoPro, tak jak tutaj oglądam, jakość jest niesamowita. Zobaczcie, super. Myślę, że w pewnym momencie pewnie Tomasz się zdecyduje na zakup takiego drona. W ogóle mnie się to bardzo podoba, ale ja nie potrafię tym latać. Jesteśmy w królestwie lamp, szukamy jakiejś lampy na biurko właśnie, bo nam brakuje jednej. Taka nam się tutaj spodobała. Tylko musimy znaleźć teraz kogoś, żeby nam tutaj pomógł z zakupem. Przyszło nasze jedzenie. Ja zamówiłam sobie pad thai z wołowiną, a Tomasz wziął pad siu z kurczakiem. Dobrze to wygląda, muszę przyznać, też ładnie pachnie. Smacznego! Zachciało nam się ostatnio sernika, także szykuję. Tu już mam ser. To mi się bardzo podoba, że tutaj w Stanach, jak kupuję ser biały, to on jest już taki właśnie bardzo mocno zmielony, że już nie trzeba go mielić. Tutaj już składniki właśnie wystawiłam, żeby nabrały temperatury pokojowej i zaraz zabieram się za robotę. Ciasto się wyrabia, tutaj już mam gotową masę serową. Także smakuje wyśmienicie, bo już próbowałam. Jest taka puszysta, fajna, bardzo mi się podobała, chyba się udała. Natomiast tutaj ciasto niech się nam wyrobi i będziemy składać wszystko w całość. Placek się udał. Wprawdzie widzę tutaj, że nie wymieszałam za dobrze sera z masą, ale i tak smakuje bardzo dobrze, także ja bardzo polecam. Tutaj stoi już nowa lampa, ale jeszcze tak trochę łyso to wygląda, ponieważ powiesimy dopiero jutro z Tomkiem właśnie firanki. Przyszły wczoraj pocztą, muszę jeszcze wyprać, więc będziemy je wieszać. Natomiast chciałam Wam pokazać tylko, jak placek wygląda. Skończyłam już makijaż, tak na razie wygląda, aczkolwiek widzę, że już zaczyna się ciemnić i te kolory też są takie trochę przekłamane. Podkręciłam sobie trochę włosy na takich grubych wałkach, ale i tak pójdę je kręcić na lokówce. Ostatnio pytałyście, jakiej lokówki używam. 32 mm używam lokówki Numi. Zresztą to już od wielu lat. Jestem z niej bardzo zadowolona i to jest lokówka 32 mm i ona właśnie daje takie niezbyt mocno skręcone włosy. Poza tym one też mi się rozprostowują. Aczkolwiek wczoraj byłam w Sephorze i zakupiłam sobie lakier do włosów, taki nowy, nigdy go wcześniej nie miałam, także sprawdzę, zobaczę, czy działa i ewentualnie się z Wami podzielę moją opinią na ten temat.
Teraz natomiast muszę lecieć po paczkę, bo dostałam powiadomienie, że jakaś paczka przyszła. Ciekawe co? A tak właśnie się składa, że tutaj w naszym budynku, na naszym osiedlu jest taki pokój, gdzie są wszystkie skrzynki na listy i tam są również takie paczkomaty. Po prostu jak kurier przyjeżdża, to tam zostawia paczkę w jednej ze skrzynek. No chodź. I dostajecie po prostu na maila powiadomienie i też dostajecie kod do odbioru paczki, idziecie tam, wiadomo, wprowadzacie kod, skrzynka się odbiera. Byłam w skrzynce, przyszła paczka, już wiem jaka. I przyszła również kartka od moich rodziców, jakaś śliczna w ogóle. Przepiękna ta choinka, w ogóle kartki zaczęły już przychodzić, także wszystkie sobie wieszam na choince albo gdzieś stawiam. Bardzo to jest takie przyjemne i urocze. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba, jak ta lampa wygląda zapalona. Tutaj oglądam sobie Tamara Kalinik. Nie wiem, czy znacie, czy nie, ale bardzo lubię oglądać Tamarę. Lampa tak wygląda świetnie w ogóle. Tutaj spód lampy w ogóle można odkręcić i nasypać coś do środka. Zachciało mi się soku z marchewki, więc już tutaj umyłam marchewkę. Zaraz ją będę obierać i odkrawać dupki, że tak powiem. Wiem, że niektórzy mówią, że nie trzeba do sokowirówki obierać warzyw, ale ja jakoś tak wolę. Do tego dorzucę sobie może jabłka i pomarańcze i zrobię taki sok na parę dni. W sensie na dzisiaj, na jutro pewnie, bo dłużej raczej nie wytrzyma, a przynajmniej tak się powinno chyba wypić w ciągu 24 godzin. Niektórzy mówią, że w ciągu 15 minut, ale ja tam nieraz zostawiam na drugi dzień i jest ok. Owoce już wszystkie obrane, także zabieramy się za robotę. Pychota, to zakręcamy. Zostaje na jutro, a tutaj mam szklankę na dzisiaj. Dzień dobry, witam Was w czwartek, ostatni dzień tej części Vlogmas. Tu moje śniadanko, sok z mango. Przed chwilą wróciłam z siłowni, także wrzucałam Wam zdjęcia i nagrania właśnie z siłowni na Instagram Stories, także jeżeli tam mnie jeszcze nie śledzicie na Instagramie, to tutaj macie oczywiście mój nickname, możecie mnie znaleźć w ten sposób. Oczywiście link jest również w opisie pod filmikiem. Zachęcam Was, byście tam nie śledzili, ponieważ czasem wrzucam tam różne rzeczy, które do vloga nie trafiają. Makijaż zrobiony, włosy również. Zabieram się za montowanie tego vloga, żebyście mogli go obejrzeć na czas. Ponieważ jest to ostatni vlog przed świętami, chciałabym życzyć Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że święta spędzicie w takiej rodzinnej, ciepłej atmosferze, że zjecie dużo dobrych rzeczy. Mam nadzieję, że spotkacie się z bliskimi i również z przyjaciółmi, z osobami, na których naprawdę Wam zależy i z którymi macie właśnie taką chęć spędzenia tego czasu. My widzimy się po świętach w ostatniej części Vlogmas. Natomiast ja, tak jak mówię, teraz zabieram się za montowanie tego vloga. Wieczorem jeszcze wprawdzie mamy pewne plany z Tomaszem, ale tak jakby poprzez te różnice czasu niestety te materiały już nie trafią do vloga, ale to nic nie szkodzi, zostawimy coś dla siebie.